Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. W dzisiejszym, jak czytałem pod ostatnim filmem w komentarzach, żeby zrobić jakiś test VMAXa Loncina, więc mam nadzieję, że się uda, bo już ugadałem się z Pinbike Riderem, wreszcie może padnie. No i cóż, no zrobimy testa. Mianowicie zrobimy testa VMAXa i wymieniam klocki w pitgangu. Stoi już tam chwilę pitgang, więc wymienię wreszcie w nim klocki. No i zalejmy benzynką i sprawdzimy, zrobimy wyścig. Pitgang 140, WIS Loncin 110 Turbo. Zobaczymy, czy coś to w ogóle dało. Czy będzie taki pitgang miał jakieś, kurde, szanse z Loncinem. Ogólnie zwykła 140 bez żadnego tuningu, bez wałka Z40 i bez tego lekkiego magneta, które nic nie daje, tylko tyle, że się lepiej motor wkręca. No, one mocy nie daje jak coś. Tyle. Wymieniliśmy klocki z przodu i z tyłu. Jakieś hamulce będą, więc będziemy w stanie wyhamować. Jeszcze zostanie tylko nasmarować łańcuch. Przeczyścić, nasmarować łańcuch, założyć filtr powietrza i testujemy. Mam nadzieję, że Pitbike Rider zaraz wpadnie. Sprawdzimy może jeszcze na 125, jak to chodzi. Ale to wszystko zobaczycie jeszcze w tym odcinku. Więc cóż, no ja czyszczę łańcuch, piszę do Pitbike Ridera, no i widzimy się pewnie na miejscówce już. Dobra. Pitbike Rider przygotował dla nas jeszcze materiały z drona. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dron gdzieś tam u góry jest. Satelity mamy, ej, satelity mamy te. Podgląd satelity. Będzie trzymał pozycję? Czy ucieka? To jadę już tam na miejscówkę. I może się rozlecieć tylne. Nie wiem, czy wytrzyma tą moc. Co? Powiem Ci, że jak przeciągnę troszeczkę na biegu i strzelę ze sprzęgła, to ślizgnie sprzęgło, a potem szarpnie, kurde. No. Koło tego nie wytrzymuje, tej mocy. Kurwa, mam nadzieję, że sprzęgło mi wytrzyma to. No to, ty czy ja? 3, 4, 3.
Dobra, podejście numer 2. Może od razu z dwójki, czekaj. Nie, nie uciągnij mi dwójki, dobra. 3, 4. Idzie strasznie podobnie ten lądzik. Strasznie podobnie idzie jak 140. No? Teraz sprawdzimy V-Maxa, ile to pojedzie. Jedziesz za mną, czy mój pojedzie maksymalnie chyba 85 ten. Jak mnie dogonisz, no to będzie 85. A oryginalnie Loncin jedzie 65. 65-70 to jest maksymalna prędkość oryginalna Loncina. Startujemy tam. Zaraz zobaczymy, ile pojedzie. Sprawdzamy GPS-em w GoPro wbudowanym. W tą lepiej, bo mam jak coś dłużej, mam, tam jest zakręt i bym musiał odpuszczać. Dobra, testujemy. Jednym pasem, że jak ja bym się chciał wyprzedzić, żebym się dał rady, dobra? Przejedź się. Teraz się wkręcę. Załóż podnóżkę i jedź. Daj mi może kask twój. Ej, teraz musisz podłączyć, jak on tego odpunkował, jak odpalę. To 1.9 TDI, jak musiał, odpala. Jakbym dawał komuś się przejechać, to no. Muszę blokadę gdzieś zamontować. Ale nie. Się weź, jak go odpalę, to weź ten. Podłóż dźwięk, kurwa, 1.9 TDI. Jak... Dobra, a ten jeszcze? Jeszcze instrukcja, jak mam to robić. Mam cały gaz, nie cały. Cienkiego gazu tak minimalnie mniej niż na tajka. No bardzo, że będzie się wkręcał. Dobra. A jak będzie zaczynał przerywać, to odpuścić gaz jeszcze raz, czy? Jak będzie przerywać, nie będzie po nim przerywać. Dobra. Będzie było mało paliwa. Dobra. Co to powstało? Ale to za dupia! 110 jest.
I stary, to idzie lepiej niż 140, no poważnie ci mówię. Ale to ci mówię, bo o to chodzi, że ma więcej obrotów. Bo czasami to się przydaje, wiesz, no. No, jeszcze rutkę sobie muszę zrobić. Muszę. Tutaj już czuć tą moc. Ale to idzie jak torpeda. Ja nie wiem, czy po prostu tą prędkość tak czuć, bo to jest takie, nie, takie to jest wydargotane, czy po prostu to tak za dupca. Nie, zapierdziela, no przecież ja ci mówię, ci 140 to ja wezmę, no. Za tobą to bym się wziął spokojnie. No i dobra, no i teraz wrażenia Pit Bike Ridera. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. No to zacznę. Jak wcześniej się tym jechało, no to wiadomo, jechał, bo jechał, nie? Tak strasznie liniowo oddawał tą moc, no po prostu jak to i lądzę, prędkość nie? Maksymalna, muszę powiedzieć, że jest 65 na godzinę około. No. Nie wiem, nie sprawdzę. Ale nie, seryjnie. No. Może taka być. Nawet można na internecie sprawdzić, ludzie mniej więcej takie osiągają. No i ten. No i się jechało, no to mocy jakoś takiej zbytnio nie miało, nie? Ale teraz po tej modyfikacji to jest stary. Jakbym miał jakąś 300, ja bym oddał 300 za tego Lancina Turbo. Jest taka zabawa na tym. Zaraz jeszcze pokażemy, że się turbina rzeczywiście kręci. Ściągniemy, spalimy kapcia. Ale przysłuchiwałeś się, co się dzieje, jak odpuścisz gaz? No, jest, kurde, jest taki jak prawie jak blow off, nie? No, upust. Ale nie, taka zabawa na tym jest, że no, nie, czekaj, nie wypadło mi to słowo z głowy. Frajda, o, frajda na tym Lancinie jest taka duża, że mało który motor da taką frajdę jak Lancin Turbo. Ale naprawdę. Niestety ja muszę powiedzieć tylko jedno. Może i jest frajda, ale też jest i adrenalina, bo to w każdej chwili się może rozkraczyć. Tylne koło cię wyprzedza. Nie wiadomo, co się dzieje. No i to idzie. Jedzie, no to wiesz, chciałbyś trochę szybciej, ale z tyłu głowy masz takie, kurwa, to się może rozlecieć teraz. Bo to Lancin jest, nie? Nie zapierdalasz. To się naprawdę tak mocno wkręca. Ja po prostu muszę odpuszczać gaz, bo z tyłu głowy, tak jak Piotrek mówił, kurde, mam, że ten silnik tego nie wytrzyma tych momentów, tych obrotów. I po prostu na trójce to mogę lecieć jak Pit Gang i dopiero zapinam czwórkę i nie wiem, czy mi prostej wystarczyło, żeby się rozpędzić. To jest jeszcze tak, że jak jedziesz, to musisz myśleć, bo przed zakrętem trochę wcześniej musisz gaz odpuścić, bo on jeszcze jedzie przez chwilę. No, jedzie jeszcze. No. Jak zbuduje ciśnienie, no to... Zanim to spuści, musisz taki zamór wstać, taki no, blow offa, no. Nie, by był blow off, ale to, kurde, no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, może w przyszłości taka 140 Pit Gang się ukaże z turbiną. No, powiem ci, jakby 140 była na turbo, to... Nie, to byłaby masakra. To by 170 zjadało. To mało powiedziane, jak... 212 Daytona by zjadało. Powiem wam szczerze, że ten Lącin podskoczył dość ostro do góry. No, jechało to jak to jechało. No, możecie zobaczyć sobie na filmikach na internetach, jak jedzie Lącin 110, jak to się rozpędza i to wszystko, nie? A, jeszcze mogę coś dodać, że
fajnie to wygląda, nie? W sensie nie jest tak, że na przykład turbo nie wiadomo gdzieś tutaj wystaje, czy coś w tym stylu, że to wiesz, jadąc z tym do lasu, to będziesz patykami zahaczał, tylko wszystko fajnie, ładnie. Jest tak upchane, no. Jeszcze no. Tylko powiem ci, żeby chciał tym jeździć po terenie, no. To trzeba byłoby pomyśleć, żeby zrobić jakieś takie pręty, jakieś wzmocnienia, żeby jak coś, żeby mnie uderzyło w turbinę, i bo wiesz, bo by wydech przygięło, nie? Ale to też nie ma tragedii. Twin turbo. Jest, kurde. Nie, na twin turbo to już troszeczkę za dużo. Jakby był Lącin 250, to 250 mogłaby dmuchnąć takie dwie turbiny. Ale 140 mogłaby może nawet. 140 nie. Nie ma takich malutkich turbinek? Takich... No są. Są malutkie, tylko że jest problem z kolektorami. Ale jakbym się uparł, to może by zrobił na dwie. No ale możecie napisać w komentarzu, co wy myślicie, jakbym założył o połowę mniejszą turbinę od tego, ale za to dwie. Takie twin turbo. A wiesz, żeby można było zrobić? Po prostu, żeby jedna turbina dmuchała do drugiej i dwa razy podbijała boost. Na końcu byłyby trzy bary w Lącinie. Turbo napędzające turbo. Tak, tak, żeby było takie, wiesz, taki efekt. Jak w NASA technologii, kurde. Jak coś, przepraszamy was za wiatr, ale niesamowicie mocno tutaj wieje dzisiaj. No niestety na pogodę nic nie poradzimy. No i ten. No i jakbyś miał taką prędkość, to przednie koło by ci nie przeszkadzało, że tak wieje. Bo tak szybko by się kręciło, że... A mogłoby się odrywać jeszcze, kurde, mimo tego wahacza. Kostki by zaczęły cię atakować. No i dobra, podsumowanie. Projekt się udał. Jak widzicie, Lącin zyskał moc, ale ile, nie wiemy. Na razie jeszcze nie myślę o hamowni. No około 350. Bo Lącin może hamowni nie wytrzymać. Po prostu te koło to... Nie. Hamownia może nie wytrzymać Lącina. Jest taka opcja. Rolka się rozwali. No nie, powiem wam szczerze, że... To jest tak wszystko ulepione, że tak wstyd trochę na hamowni się pokazywać. Może jakbym zrobił jakąś 140, wtedy 140 bym zhamowali, może ze 25 kucy by wypluła, nie? No, jakby tyle wypluła, 140, to się nikt by nie wytrzymał. Wytrzymałby, wytrzymałby. Odprężyłoby się go troszkę i wytrzymałby. No, tylko teoretycznie Lącin wytrzymuje wszystko. Sprawdzić, czy to wytrzyma. No dokładnie. Prędkość maksymalną nie wiemy, jaką na razie mamy. Musimy zobaczyć w programie dopiero, jaka wypluje prędkość. No ale wydaje mi się, że 85-90. Cóż, no pokażemy jeszcze, czy się turbo kręci. Ma się turbo kręta. Nie, no to jest tak dokręcone, że zejdzie, bo to jest śliskie, nie? No lecą. Dobra, pokażemy wam, że się turbo kręci. A czekaj, teraz od samego kopania powinno się kręcić. No, kręci od samego kopania. Się. A jest zapłon włączony? Nie, jest ok, paliwo jest. Mogło się przylać, mógł się przylać, bo było się nie dalej. Patrzcie, jak się kręci, a się nie odpali. Jest potencjał, jest moc. Kurwa, Lącin. Co, jeszcze kapcia spalimy, nie? No palisz to, kapcia? No to pal, ty ja cię nagrałem. Kurwa, Lącin. Patrz, jestem cały z gumy? Nie, nie.
jest okej. Okay. Jest git. Pali gumę? Pali gumę. Na trójce pali gumę. Pali laka. Jest moc, nie ukrywajmy, jest moc. Czyli projekt. Czego krzyć więcej? Jeśli wam się podobało, pamiętajcie, udało się, kanał udało pana się, że Pit Bike Rider wpadł. No, w końcu, dla niego. W końcu, no. A tam podziękowania. Wystarczyło mi, że się przyjechałem Turbo Lantinem, stary. Nagrodę, nie? No, to jest jak pierwsze miejsce we wszystkim. Teraz podziwiajcie Turbo Lantina. Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! Siema.